że szczegółowy zakres klauzuli informacyjnej dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją online dzisiejszej sesji i udostępnieniem nagrań jest wieszony na drzwiach wejściowych na tą salę. Dla porządku powiem, że oczywiście ta sesja jest nagrywana, transmitowana, będzie dostępna na kanale YouTube oraz sesja TV w internecie. Także wszyscy, którzy są na tej sali, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku i nie tylko. Przechodzę do punktu drugiego, przedstawienie porządku posiedzenia. Jest on stosunkowo krótki. W zasadzie główny punkt dotyczy rozpatrywania projektów uchwał. Jest ich 5. Pierwsze dwie dotyczą spraw budżetowych, mianowicie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2024-39 oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gołdap w 2024 roku. Podpunkt 3 dotyczy przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Gołdap na lata 2024-31. Jest także projekt zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gołdap. Ostatni projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Także informuję wszystkich Państwa, że Rada Miejska na sesji w dniu dzisiejszym będzie obradowała zgodnie z przesłanym porządkiem posiedzenia, o którym w skrócie powiedziałem na początku. Przechodzę więc do punktu trzeciego, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Pierwsze dwie, o które poproszę scharakteryzowanie panią skarbnik, dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2024-2039. Drugi projekt dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gołdap w 2024 roku. Bardzo proszę panią skarbnik. Dzień dobry, szanowni państwo. W projekcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 oraz w projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gołdap w roku bieżącym proponuje się następujące zmiany. Zmiany w planie dochodów. W dziale 801 w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 27 629 złotych 35 groszy, w tym kwota 10 044 złotych 15 groszy. Są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Erasmus Plus w szkole podstawowej nr 3 w Gołdapi. Tutaj jest kontynuacja umowy z roku 2023 oraz kwota 17 585 złotych 20 groszy. Są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Erasmus Plus w szkole podstawowej nr 1 w Gołdapi i to jest kontynuacja umowy z przeznaczeniem na ten rok. Plan dochodów łącznie zwiększa się o kwotę 27 629 złotych 35 groszy. Przechodząc do zmian w planie wydatków. W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne tutaj zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do rozbudowy, przebudowy remizy OSP w Dunajku. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. W rozdziale Gospodarka Leśna oraz rozdział Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami na wniosek kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między tymi rozdziałami paragrafami o łączną kwotę 828 zł. To jest dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb oraz do poprawnej klasyfikacji budżetowej. Kolejna proponowana zmiana w rozdziale Szkoły Podstawowe, w rozdziale 801.03, 801.49, 801.50, 801.95, 854.04 na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi. Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do potrzeb jednostek oświatowych oraz poprawnej klasyfikacji
Dodatkowo, tak jak wspomniałam, przy proponowanych zmianach w planie dochodów w rozdziale 801.95 zwiększy się plan wydatków o łączną kwotę 27 629 złotych 35 groszy i taka sama sytuacja, kwota 10 044 złote 15 groszy. Środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Erasmus Plus w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi, kontynuacja umowy z roku poprzedniego, kwota 17 585 złotych 20 groszy, środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Erasmus Plus w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi. Dodatkowo w rozdziale 801.01 zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 tysiące złotych z przeznaczeniem na wkład własny do przedsięwzięcia pod nazwą Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi, dostosowanie ciągów komunikacyjnych na pierwszym piętrze dla osób niepełnosprawnych, środki do pozyskania z PFRON-u, finansowanie 45% środki własne, 55% środki z PFRON-u. Źródłem pokrycia jest nadwyżka za ubiegłych. W rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na wniosek kierownika wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2160 zł. Jest to również dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo w tym samym rozdziale wprowadza się zadanie inwestycyjne, zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego. Kontynuacja w roku 2024 i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 728 zł na tym zadaniu. W związku ze złożeniem projektu gmina w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce ekologicznej ma wykonać ścieżkę edukacyjną poprzez montaż 10 tablic z elementami gier terenowych. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca miał wykonać zakres umowy do praktycznie końca grudnia poprzedniego roku. W związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zaliczkowania zrealizowanej części umowy oraz zapłaty za część wykonaną na niewybudowaną na terenie inwestycji, gmina Gołdap wyraziła zgodę na powyższą zmianę umowy w formie aneksu w ramach zawartej umowy na kwotę 83 640 zł. Część wynagrodzenia finansowana była ze środków unijnych na lata 2014-2020. W dniu 31 grudnia zakończyła się perspektywa finansowania oraz możliwość ponoszenia wydatków podlegających refundacji ze środków unijnych. W związku z powyższym z kwoty udzielonej zaliczki w wysokości 66 912 zł. Gmina wystąpiła o refundację 85%. Pozostała kwota wynagrodzenia wykonawcy 16 728 zł zostanie zapłacona po wykonaniu montażu tablic edukacyjnych. W związku z koniecznością zapłaty w bieżącym roku wydatek nie może być przedłużony do refundacji i stanowi wkład własny gminy. Co jeszcze? Dodatkowo w tej łącznej kwocie kwota 9 tysięcy zł jest przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych w bieżącym roku polegających na wykonaniu nawierzchni wokół tablic. Tutaj również proponuje się źródło pokrycia nadwyżka z lat ubiegłych łącznie. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 277 357 35 groszy. Plan dochodów po zmianach wynosi 127 503 643 96 groszy. Plan wydatków po zmianach 132 540 205 40 groszy. Deficyt budżetu w wysokości 5 036 561 44 grosze. Przychody również po zmianach wynoszą 8 536 561 44 grosze. Rozchody budżetu w wysokości 3,5 miliona. Bardzo proszę o pozytywne przyjęcie tych projektów. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby odnieść się do tych zapisów w jednym czy drugim projekcie? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym podaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2024-2039. Dziękuję bardzo.
11 głosami za, czyli jednogłośnie uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie projekt kolejnej. Dotyczy ten projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gołbda w 2024 roku. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta również jednogłośnie. Wszyscy obecni radni w liczbie 11 byli za. Podpunkt trzeci dotyczy przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gołtop na lata 2024-2031. Głos oddaje pani dyrektor OPS-u Emilii Morgórskiej. Dzień dobry, szanowni państwo. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gołdap na lata 2024-2031. Konieczność opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który mówi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dokument wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej. Strategia stanowi materiał również wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych środków finansowych, jak i szerszej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Podstawowe założenia realizacyjne strategii zostały wypracowane w trakcie warsztatów planowania strategicznego, które odbyły się w dniu 20 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. W spotkaniu wzięło udział 35 osób. Byli to przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Gołdap w różnych dziedzinach życia społecznego. Część wdrożeniowa strategii rozwiązywania problemów społecznych została usystematyzowana w formie celów strategicznych. Każdy z nich dotyczy innego wycinka rzeczywistości społecznej, jednakże są one ze sobą ściśle powiązane i wszystkie służą realizacji celu głównego strategii, to jest zwiększenie dostępności oraz jakości kompleksowych usług społecznych służących poprawie jakości życia mieszkańców gminy Gołdap. Dodam, że strategia rozwiązywania problemów społecznych została poddana konsultacjom społecznym. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne formularze konsultacyjne. Proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie strategii? Ja uważam, że ten dokument został zrobiony profesjonalnie, jest dosyć obszerny, ale zawiera wiele ciekawych informacji, szczególnie dotyczących diagnozy obecnego stanu w naszej gminie, także zachęcam do lektury państwa. Skoro nie ma żadnych uwag, poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gołdap na lata 2024-2031. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 11 głosami za. Dziękuję pani dyrektor. Witam panią kierownik Magdę Zymkowską, bo przed nami projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 82/580/2023 Rady Miejskiej w Gołdapie z dnia 29 listopada 2023 roku. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gołdap, oraz warunków i zasad korzystania z nich. Bardzo proszę, pani kierownik. Dzień dobry, szanowni państwo. Zmiana uchwały głównie polega na uzupełnieniu wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest gmina Gołdap. Chodzi głównie o przystanek przy Placu Zwycięstwa oraz nowy przystanek na parkingu przy cmentarzu komunalnym na ulicy Zadumy w Gołdapi. Zmiana uchwały podyktowana jest przede wszystkim utworzeniem linii autobusowej zapewniającej transport mieszkańców na cmentarz komunalny w Gołdapi. Tym samym zapewnieniem po prostu bezpieczeństwa dla wsiadających i wysiadających pasażerów. W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi? Poddaję pod głosowanie projekt uchwały, którego długą nazwę przed chwilą wymieniłem. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 11 głosami za, czyli również jednogłośnie. Ostatni projekt dotyczy projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Ponownie pani kierownik Zymkowska. A więc zgodnie z ustawą o drogach publicznych to do kompetencji Rady Gminy należy zaliczenie danej drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu oraz ustalenie przebiegu tej drogi. Nadanie ulicy Wczasowej statusu drogi publicznej jest związane przede wszystkim z jej przebudową oraz rozbudową, a także z zapisami umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi, gdzie zgodnie z paragrafem 6 ustęp 2 umowy beneficjent jest zobowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy o drogach publicznych. Burmistrz Gołdapi wystąpił do Zarządu Powiatu Gołdapskiego o wydanie stosownej opinii w sprawie zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu Gołdapskiego uchwałą nr 370/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych publicznych. W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ktoś z państwa radnych chciałby? Skoro nie, poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta również jednogłośnie 11 głosami za. Dziękuję bardzo pani kierownik. Tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Pozwolicie państwo, że zanim zamknę, to poinformuję, że oczywiście w miesiącu lutym planowana jest sesja zwyczajna, w ostatnim tygodniu lutego, w marcu oczywiście też planuję taką sesję, w kwietniu prawdopodobnie też, bo kadencja tej Rady kończy się 30 kwietnia bieżącego roku. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam 86. sesję Rady Miejskiej w Gołdapi.